Cześć wszystkim. Meczyk pomiędzy Sirius Lukiem. On był w złotej lidze, a mną, ja byłem jeszcze wtedy w brązowej. Mapa Delta Quadrant. A zaczynamy. Widok z mojej kamery. Czasem będę się przyłączał, żeby ten pokazać jakieś tam ciekawsze fragmenty. Mirror match, więc początek jest totalnie standardowy, dlatego przyspieszam, żeby nie było jakiejś tam nudy. Wysłana jest CV-ka na zwiady. Meczek był już po rozegraniu tych 5 zwycięstw, kolejny random. Wylosowało mi teraz na w sobie tą rasą, czuję się, grając z tą rasą, czuję się najlepiej. Zobaczycie, co z tego wynikło, a zresztą tak jak wspominałem, to jest mecz, po którym grał uznała, że jestem jakimś lepszym i awansowała mnie z brązowej ligi do ligi srebrnej. U niego dość standardowo. Zaskoczyło mnie, że buduje baraki z boku, ale to prawdopodobnie po to, żeby trzeba było skana rzucać po całej mapie i żeby dowiedzieć się, co kombinuje przeciwnik. Ja dość standardowo, baraki plus rafineria. Pogonił mnie troszeczkę przez po swojej bazie, zobaczyłem, że troszeczkę szybciej niż ja będzie budował Orbital Command, a także postawił od razu 2 rafinerie. Tutaj to złe kliknięcie. Moje SCV-ki troszeczkę postały. Nic nie porobiły. Przegonienie jego SCV-ka, żeby sobie poszedł w końcu z mojej bazy. Mirror match, więc nie ma sensu robić walla. Ja zrobiłem u siebie tylko baraki. Bunkier. Który jest dość niezły, zresztą zobaczycie, jak to się sprawdzi w przypadku jego ataku. Dobra, zwolnijmy już, żeby było normalnie. Mój plan na grę był taki, żeby poza standardową zabawą spróbować czegoś nowego, co mi bardzo rzadko, a praktycznie nigdy nie wychodziło. To jest dropy. Buduję fabrykę z boku. Z tego właśnie, żeby jego skan jej nie pokazał. Zobaczył tutaj drugie budowane baraki, zresztą jak zobaczycie teraz na minimapie, nie widać, że ja buduję fabrykę. Więc fabryka z boku plus zaraz obok niej będę budował starport. Drugie baraki, przy pierwszych wybudowałem reaktor, żeby móc budować masowo marinesów. Przy drugiej będzie tech lab dla upgrade'ów plus dla możliwości budowania marudersów. Jak widać, przy barakach, już, przy fabryce już się buduje reaktor, żeby móc budować 2 heliony równocześnie. Później to zmienię, bo żeby móc budować siege tanki, będzie swap ze starportem. Ale to już po wybudowaniu medivaca i w wyprodukowaniu 4 helionów. Jak na razie, można by powiedzieć, że dość standardowo, 2 baraki. To nie jest zwykły build 1-1-1, ale troszeczkę zmodyfikowany, jak widać. Kolejny skan, żeby nie być gołosłownym. Dalej nic nie wie o tym, że buduje fabrykę plus starport. On akurat wybiera się tutaj do mnie ze swoją armijką, ja go zeskanowałem. 2 heliony już są, za chwilkę będą budowane 2 kolejne, plus medivac. Ready for dust off. Teraz troszeczkę, bo spójrzcie, mam pauzę, może zrobimy. Ja mam 7 marinesów plus 1 marudera. 4 marinesów jest w bunkrze, on ma 9 marinesów, 2 maruderów. Jakby taka armia spotkała się normalnie, byłoby po mnie. Bunkier pozwolił mi to przetrzymać. Straciłem w zasadzie 2 marinesów, tylko drugi maruder doszedł, już praktycznie nie był potrzebny. Jak widać, zapakowane heliony, wspomniany wcześniej swap ze starportem.
fabryka zaraz będzie budowała tych laba. Wynajduje się steampack. Zrzut. Mula. Zaraz będą budowane kolejne właśnie mediwaki. W międzyczasie dalej budowane supplye, żeby sobie nie blokować. Marauders, armia w zasadzie piechota. Tam którymś skanem jak robiłem, widziałem, że ma fabrykę, ale nie było widać, żeby cokolwiek z niej produkował. On ją zrobił tylko pod to, żeby móc wyprodukować starport i produkować mediwaki. Czyli wsparcie dla piechoty. Aż standardowo, jeżeli chodzi o granie terenem. No i jak widać, próba przyszykowania się do tego. Zwróćcie uwagę, tu wam teraz pokażę. On miał przewagę 7 STV-ków. Mi się wydawało, że moje nasycenie jest dobre, ale 7 STV to jest ponad 100 minerałów na minutę mniejszy przychód, jeżeli chodzi o ekonomię. Jak widać, ten atak spowodował zniszczenie u niego 5 STV-ów, więc różnica jest już niewielka. Poza tym przychód mu zahamowałem na jakiś czas, dopiero teraz on widać wrócił do zbierania. Ja w międzyczasie wyprodukowałem czołg. Powiem szczerze, nie wiem dlaczego nie wynajdowywałem Siegtecha. A powiem wam właśnie o coś tutaj, to jest, szczególnie jeżeli chodzi o tą mapę. Z tyłu głównej bazy własnej jest możliwość zniszczenia kamieni. Zresztą to ja tutaj robię właśnie przygotowanie pod swoją ekspansję. O, on akurat zwiadł swoją fabryką, to już w ogóle wiedziałem, że on jeżeli chodzi o mechy nie będzie szedł, ewentualnie pójdzie w powietrze. Tutaj i tutaj jest półeczka. Jeżeli się gra Terranem lub Protosem, warto wrzucić na tą półeczkę, jeżeli Protosem to pylon i tutaj warpować swoje jednostki, szczególnie Stalkery, które z Blinkiem, później można sobie wskakiwać na dół. Jeżeli gra się Terranem, STV-kę plus 1-2 Siege Tanki. Siege Tanka ustawić tutaj i tutaj, wybudować tutaj ze dwie wieżyczki przeciwlotnicze i można sobie bezkarnie atakować jego bazę. Tu akurat miałem szczęście, bo zrobiłem skana w momencie, jak zobaczyłem, że on się przygotowuje do swojego dropa, stąd właśnie wybudowanie Engineering Bay, żeby móc wyprodukować wieżyczki i bronić się przed tymi dropami. Jak zobaczycie, tutaj też jest... Zamysł był dobry, ale tak nie do końca, bo co z tego, że wyprodukowałem Engineering Bay, jak nie wyprodukowałem wieżyczek. Co zresztą zaraz zobaczycie, jak widać znowuż. Trochę takie obijanie się z mojej strony, bo SCV-ka sobie stoi i nic nie robi. A w międzyczasie ja stwierdziłem, że skoro pierwszy drop się udał, to dlaczego by nie zrobić kolejnego? No i tutaj też od razu opierdzie dla mnie samego. Skoro najlepsze nasycenie to jest właśnie gdzieś koło 30 SCV-ów na bazę. A jak widać, ja mam ich tylko 23, więc spokojnie jeszcze mógłbym dalej doprodukować. Jak widać, on sobie fabrykę tutaj postawił. Ja wyprodukowałem sensor tower, żeby się ewentualnie bronić przed dropami, ale zapomniałem właśnie o tych wieżyczkach. I on to wykorzystał, robiąc mi dropa z tyłu. Tu jest szczęście, zostawię to na chwilę włączonego. Patrzcie, zwróćcie uwagę, 105, 106, 107, 9, 10. I dosłownie w niecałą sekundę później padł Techlab, ale Infernal Pre-Ignalty zdążył się wynaleźć. Ja w międzyczasie, tak jak mówiłem, skoro pierwszy drop się udał, dlaczego by nie spróbować drugiego zrobić? Jego atak się nie powiódł. Co prawda zniszczył mi tylko 3 SCV-y i troszeczkę tam na ten, ale zwróćcie teraz uwagę, co się stanie u niego właśnie. 4 Heliony z Infernal Pre-Igniterem. Z 30 inicjalnych SCV-ów. Tutaj niepotrzebnie się wdałem walkę z tym Maroodersem. Z 30 inicjalnych SCV-ów zostało u niego tylko 18.